Deal with it, baby! No, siemanku, uszanowanku, z tej strony Tommy! And welcome back to Colony Survival! Dokładnie, witam was po raz kolejny w Colony Survival. Dzisiaj będziemy sobie budowali jakąś tam fosę. Dzisiaj jestem tak specjalnie w okularach, ponieważ moja twarz jest dalej czerwona, a poza tym chcę być fest coolnie. Single player, load world, wsiowa, napierdzielamy od razu tutaj. Next, okej, tutaj się teraz musimy strzec przed zombiakami, bo przecież myśmy się tutaj położyli tak jakby w nocy. W ogóle tutaj dużo osób mi może zarzucić, że twój domek kiepsko wygląda, ale my go troszeczkę zmienimy, wiadomo, że to jest przejściowy domek. Ja ogólnie tutaj planuję zrobić sobie troszeczkę więcej miejsca na... No, na ten śmieszny tutaj nasz, w ogóle ten, nie? Na te nasze pole. Chciałbym w ogóle to tutaj zniszczyć, bo to jest tutaj w ogóle niepotrzebne. Tak mi się coś wydaje. Chodzi o te pole tutaj właśnie. Które... No, zawadza, strasznie zawadza, ponieważ ja tam będę chciał sobie zbudować wejście do kopalni i ogólnie tutaj coś fajnego będzie stało, a te wszystkie pola możemy tam zrobić. W ogóle teraz czekam, aż się noc skończy, bo bym chciał tutaj dalej... kontynuować swoją budowlę, bo to jest wiadomo, wszystko takie, żeby po prostu było, nie? Ogólnie ja tutaj pociągnę te wszystkie pola, niech one sobie tutaj pójdą, wykarczuję może gdzieś... O, co jest teraz grane? Remaining can use bow, no arrows in empty... No arrows, ziomek, ja potrzebuję arrows! Zabijecie teraz. Tak z bliska, tak bardzo nubowskie to było, ale jednak ten... Szkoda, nie wiem czy można przenieść sobie ten pieprznik tutaj, ale możliwe, że albo sobie przeniosę to tutaj wszystko, tutaj będzie jakiś ryneczek zrobimy wokół tej chorągiewki, a na samej górze tam będzie zamek, tylko będziemy go musieli zbudować w taki sposób, że będzie jeszcze tak jakby tunel do góry, żeby zombiaki po prostu do tego tutaj nie wchodziły, ale to jest kurde w dalekiej super hiper turbo przyszłości, muszę wam powiedzieć. To będzie trwało i trwało, także możecie się spodziewać, że z tej gry będzie milion odcinków. Nie mniej. Bo to trzeba tutaj wszystko ogarnąć. A nie chcę po prostu zrobić tak, że nagle wam pokażę grę, przypuśćmy, po 48 godzinach, nie? Jak ja już tutaj wszystko zbudowałem. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie troszeczkę dużo cięć, bo możemy sobie na przykład tą noc pominąć, jak ja tutaj się strzegę przed tymi śmiesznymi zombiakami, bo to jest troszeczkę głupie. Dobra, ale no zostawimy sobie tutaj tą osadę, że tak powiem. No ogólnie chciałbym, no inaczej tutaj wszystko zbudować, tutaj może jakiś korytarz, to może coś jeszcze jednego. Dobra, zabieramy się teraz do roboty. Ogólnie mam ile? Mam 4 kolonistów i mam też raz, 2, 3, 4, 5 pól. Już kurde, nie mam nic, ale mamy sapling mamy. Także możemy sobie tutaj zarekrutować też jakiegoś kolonistę. Recruit colonist, ok. Dobra, i niech oni sobie tutaj sieją. A ja tutaj, wiecie co, ja zrobię coś takiego, że ja wykarczuję sobie tutaj ten teren, bo mi naprawdę tutaj nie będzie super hiper turbo potrzebne. Mam nadzieję, że dosięgnę na samą górę, żeby tutaj nie było jakichś wiszących liści, bo to będzie śmiesznie bardzo wyglądało. Ale to najwyżej sobie tutaj gdzieś za chwileczkę wskoczymy i ogarniemy. Dobra, to ja tutaj sobie będę teraz karczował teren. Ja to może przewinę, bo to będzie troszeczkę nudne. Dobra, więc tak, ja mam tutaj jakiś saplings i z tego co mi się wydaje, to możemy na przykład tutaj, czekaj. Saplings, ok, minor pig's egg. Saplings and eggs placed on grass or dirt. Zobaczymy co to tutaj jest, bo ja jeszcze tego nie testowałem. Saplings and coś tam, ok, too small. Jak ja to mogę zrobić? Ok, też 10 na 10? Możemy też zrobić chyba 10 na 10, tak mi się coś wydaje, nie? Dobra, mamy teraz... I teraz weźmy sobie tutaj na przykład te sapling size, spróbujemy to sami to sobie tutaj zasiać i zobaczymy, co to tutaj będzie. Saplings. No, tutaj. I co? Okej. Okay. A, okej, okay, dobra, ale co to później mi tutaj dodaje? Co mi to tutaj daje później? Nie wiem, ale... Może to jak nas zrobimy, przypuśćmy sobie o taką krzyżówkę na razie. Żeby to tak ładnie wyglądało jakby, co? Nie wiem, czy to będzie później ciężkie do zbierania, pewnie mi teraz piszecie w komentarzach: Tommy Junior, źle to robisz, to jest bez sensu, co teraz tutaj robisz. Ale nie wiem, co z tego w ogóle tutaj wyrośnie. Saplings, co to jest w ogóle saplings? Bo no nie kojarzę tego słowa w ogóle po angielsku. Jakieś borówki to może będą, ale w każdym razie wydaje mi się, że to będzie jakieś jedzenie.
Bo troszeczkę jeszcze tego mamy, no tego saplings. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu tutaj jedziemy, nie? Zobaczcie. I oczywiście muszę to tutaj wszystko znowu. O, i akurat tak właśnie wystarczyło idealnie. Od razu sobie tutaj odgrodzę, żeby tutaj była taka, wiecie, jak fosa. I spróbuję w ogóle. Co się teraz tutaj stało? Nie, nie chcę. I w ogóle chcę teraz też spróbować wpuścić jakoś tutaj wodę, bo wydaje mi się, że jak ja teraz tutaj sobie wpuszczę tą wodę z tego źródła, to w końcu to ta fosa będzie wyglądała jak fosa, a nie jak jakieś gówno za przeproszeniem. Bo w końcu tutaj musi być woda, nie? A ja nie mogę chyba zebrać wody. Chyba, że za chwileczkę. Czekaj, ja może się teraz tutaj przejdę. Jestem ciekaw, czy mogę zebrać wodę. A, okej, dobra, czekaj. Wow! Co teraz się stało? Co teraz się stało? Czekaj. Mogę zebrać wodę? Zebrałem wodę? Nie, nie zebrałem wody. Nie zebrałem. Dobra, czyli jednak albo się. Wskakuj mi teraz tutaj szybko. Albo trzeba się tak głęboko wkopać, albo po prostu tą wodę tutaj wprowadzić. Wydaje mi się, że najsensowniejsze będzie tą wodę tutaj wprowadzić, bo wtedy ona na bank się tutaj pojawi. Mam nadzieję, że tu jest w ogóle taka fizyka gry. I tutaj się wszędzie woda pojawi, nie? Mam nadzieję, że tak będzie. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie ja sobie teraz tutaj kontynuuję tą fosę i za chwileczkę do was powracam. Dobra, już tutaj zostało lekko wydrążone. Tylko, że teraz musimy zrobić coś takiego, bo jak tutaj będzie woda szła, tutaj będzie sobie szła. Tutaj pyk. To tutaj muszę chyba zrobić taki ala tunelik, wiecie o co? O, noc już przyszła. Taki tunelik będę musiał tutaj zrobić, żeby tutaj też ta woda szła, nie? Coś takiego. I tutaj później zrobimy sobie taką ala tamę. Czekajcie, bo muszę teraz tutaj do góry wskoczyć szybko. No, dawaj do góry, bo za chwilę tutaj zombiaki przyjdą, jak już nie idą. Gdzie są te zombiaki? Zombiaki. Dobra, ci się już położyli tutaj spać. Ja się zastanawiam, czy można by na przykład zrobić coś takiego, że ja sobie zabuduję tutaj. Patrz, tutaj sobie zabuduję. Pyk. Żeby po prostu nie tracić czasu na zabijanie tych zombiaków, to ja się po prostu tutaj zabuduję razem z tą. Wiecie jak, z tą chorągiewką, bo pisało po prostu, żeby tej chorągiewki tak jakby nie zakrywać. Bo wtedy będziemy więcej musieli czerpać z jedzenia. Że zasoby będą szybciej. Widzicie? Spróbujemy zrobić coś takiego, że nie zabarykadowaliśmy się całkiem, tylko zostawiliśmy tą. Ach, w ogóle gdzie są moje okulary te? O Boże, o Boże. O, teraz mogę gadać. ale tak bardzo ciemno widzę. Zabarykadowaliśmy się i dalej 30 jedzenia zużywamy. Wydaje mi się, że po prostu musimy. No nie wiem, nie wiem co na ten temat powiedzieć. Musimy to po prostu sami przetestować. I czy to są. Gdzie on teraz jest? O. Co teraz się stało? Widzieliście, jednak coś tam się pojawiło. 30 razy, co, razy 6 nawet pisało. 30 razy 6, czyli nie możemy być zabarykadowani. Ewentualnie możemy zrobić taki długi tunel, że zanim oni tutaj przyjdą. Czekaj. Bo zobacz. On teraz tutaj umarł, ale dlaczego? Widzisz? Siege mode of this night food. Nie. Siege mode deactivated. No nie robimy takiego świństwa. Jednak musimy walczyć z tymi downami. Tylko możemy zrobić taki labirynt, że zanim oni tutaj dojdą, to po prostu już noc minie. Bo my już też mamy super, hiper, turbo mało strzał. My byśmy już pomału musieli, kurde, atakować tą. Tą naszą kopalnię. O Boże. O kurde, co mi tutaj wyrosło? Jakieś krzyżyki. Co to są za krzyżyki? Jak jeszcze teraz tego przestraszyłem, ja myślałem, że tam po prostu ktoś umarł. Bo przecież dwa razy Siege Mode mieliśmy activated. Nie? Ja myślałem, że po prostu tak jakby dwa razy ktoś umarł. Ale mamy dalej 10 kolonistów. I dwa jest unemployed. Dwóch jest unemployed. Ale scena. No chyba, że tutaj rzeczywiście sobie postawimy teraz jakiegoś jednego łucznika. Niech on tutaj sobie strzeże, bo mówiliście mi, żebym zatrudnił jakiegoś łucznika, a sam sobie tutaj drążył dalej temat. No ale dobra. No dzień, wstawaj tutaj szybciej, bo nie mam ochoty, kurde, tutaj czekać. Czekać, aż tutaj te zombiaki łaskawie przyjdą. Dałem tego zombiaka.
Jestem ciekawy, czy mi się to żyćko zregeneruje, ponieważ spadłem z drzewa i straciłem, sami widzicie, mam teraz 76% żyćka. No bo spadłem z czegoś drzewa, no. Spadłem. Jestem ciekawy, czy ono się po prostu zregeneruje. Potem po kilku dniach, przypuśćmy, nie? Bo my jesteśmy super, hiper, turbo bohaterami i my w ogóle nie idziemy spać. I to jest bardzo dziwne na przykład, nie? Dobra, chyba tutaj żaden... O, sorry. Sorry, że wam przeszkadzam tutaj w spaniu. Ale musiałem, niechcący. No i co, wstaje już ten dzień? No dawaj mi teraz tutaj dzień. Dobra, ciebie jeszcze tutaj zabiję. Bo coś mi się wydaje, że możesz wtargnąć na moją bazę. Do mojej bazy. Dobra, wszyscy umarli, spoko, nadchodzi dzień. Także my możemy sobie tutaj dyrtem posypać, zobacz. No zobaczymy, może on tutaj po prostu będzie zbierał. A po co ja takie coś w ogóle robię? Grace? Coś takiego potrzebuje? Coś takiego? Coś takiego i coś takiego, po prostu żeby tutaj było przejście, nie? Unemployed... Może ten tutaj teraz przyjdzie, bo ja potrzebuję teraz... Pig's Egg Mom. Miners nic... Idzie teraz tutaj? Nie, no... Unemployed... Czekajcie, a może tutaj ten jeden piec wezmę stąd i zobaczymy, co ten gościu teraz tutaj zrobi. No employed colonist left to take one remaining jobs. Dobra, i on teraz idzie właśnie nad tą... Właśnie tam sobie chyba pójdzie teraz, nie? Albo idzie zasiać pole, ewentualnie. O Boże, teraz wszyscy będą siać pole. No nieważne! Nieważne. To jest wszystko nieważne. I tutaj muszę sobie zrobić, kurde... Dyrt! Dyrtem sobie usypać, bo inaczej tutaj woda przyjdzie. Mam nadzieję, że dyrt wystarczy na to. I nie zaleje mi tej kopalni, która jeszcze nie jest wiadomo kopalnią. Ale jest trochę lipa teraz. Bo musimy to troszeczkę odgrodzić i zrobić tą fosę tutaj. Coś takiego. Pójdźmy sobie tutaj. Pyk, 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 pyk. Dobra. I teraz tutaj drążymy. Nie, to jest tutaj źle wydrążone. Pyk, pyk. Pójdźmy może tak z... Dobra, dotąd gdzieś. I teraz tutaj kopiemy. Kurde, tu jest tyle tych złóż tego fajnego kamienia, że ja nie wiem. Tu jest wejście do kopalni, tak, tak. Więc teoretycznie teraz powinno być tutaj dobrze. O, coś takiego chyba, nie? Nie, jednak nie. Chyba tutaj muszę sobie zabarykadować, tutaj będzie wejście. Pyk, 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 pyk. I tutaj będzie tak wejście, nie? Coś takiego. Nie, nie widzę nic w tych okularach, dajcie mi spokój z tymi okularami, ty. Dobra. Dobra. No i to jest, tutaj muszę jeszcze dokończyć tą kurde fosę. Dobra, powiedzmy, że ta fosa została dokończona, tutaj są drzewa, ale wydaje mi się, że one tutaj nie będą przeszkadzały. Coś takiego. I tutaj sobie ta woda będzie dalej płynęła, 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 płynęła. Nie wiem, dlaczego tutaj coś takiego jest zrobione, ale to tak nie powinno być. Tak. Jak ja sobie tutaj zrobię, przypuśćmy, taki schodek, to będę mógł tutaj tak jakby... Ale wydaje mi się, że później też te zombiaki będą mogły wychodzić stąd. Ale lipa, dobra, to teraz wpuszczamy teraz tutaj wodę. I wydaje mi się, że powinno być ok. No zobaczymy, ja jestem naprawdę ciekawy, co się z tym teraz tutaj stanie. Dobra. Wydaje mi się, że taka jedna ścieżka powinna wystarczyć. Jestem ciekawy, jakie my mamy długie ręce, że my stoimy, kurde, tak wysoko i my potrafimy dalej sobie tutaj kopać, nie? Dobra, i teraz powinna przyjść tutaj woda. Mam nadzieję, że ta woda... Jest, idzie! Idzie woda, idzie woda, idzie woda. Idzie woda, jest fajnie, jest pięknie. Bo jest dobrze, tylko ona nie będzie aż tak do samego szczytu, ale jednak tutaj będzie, zobaczcie. Idzie sobie tutaj woda, także jest fajnie, jest pięknie, moim zdaniem. Bo to się... Ale tutaj idiotycznie to tutaj wszystko w ogóle zbudowałem, nie? I najlepsze jest to, że ja już sobie tutaj wpuściłem wodę, ale to później możemy ją zatamować, jakby co. O. Należy to sobie tutaj jeszcze zatamujemy. Tyle powinno wystarczyć, bo ta woda nie będzie aż tak wysoko. Utopię się tutaj?
Nie. Także wydaje mi się, że możemy sobie spokojnie tutaj drążyć. Niech ta woda sobie już tutaj będzie. Nie? A my sobie później po prostu będziemy dalej drążyć. O. Pyk, pyk. Ale niech to już tutaj po prostu wszystko ładnie, pięknie wygląda. Kurde, dlaczego tutaj nikt nie przychodzi? To jest po prostu lipa. Że tutaj nikt nie przyjdzie. I nie ciupię tego. To trzeba ciupać, czy co się tutaj z tym robi? Ja muszę tutaj wszystkie te tajniki poznać, nie? Aha, dobra, tutaj możemy zbierać... Ale głupie to jest. Zniszczyłem to tutaj. Mamy tutaj siblings? Mamy saplings coś tam. To po prostu nam daje... drzewo, znaczy drewno. I to by było po prostu na tyle. No ale to w sumie dobrze, no niech sobie tutaj rośnie takie... no, taki lasek niech sobie tutaj po prostu będzie, bo ładnie tutaj wygląda. Ale tego tutaj mega super dużo pobrałem. O, widzicie, jest już sobie tutaj woda. Jest ładnie, jest pięknie. Także fajnie się tutaj zaczyna robić. Ja sobie tutaj, nowe drewno ogarnę, znaczy nowe drzewka. Okej, okay. Jest fajnie, jest pięknie. Pyk, 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 pyk. Tych liści w sumie nie musimy zbierać, bo one same znikają. Dobra. To jest chyba tylko dekoracja, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. No, możemy sobie tutaj takie rzeczy poustawiać. Kurde, nic przez ten dzień praktycznie nie zrobiliśmy. Ale mamy dosyć dużo jedzenia. 400, także wydaje mi się, że będziemy sobie mogli tutaj nawet jednego już pomału łucznika zatrudnić, jakąś mu tutaj na następny dzień zbudować... jak to się nazywa? Wieżyczkę, żeby on sobie tutaj ogarniał temat. A my sobie po prostu tutaj będziemy dalej drążyć albo, nie wiem, co tutaj będziemy sobie robić. I tyle. Wydaje mi się to sensowne. Prawdaż? Dobra, nadszedł teraz kolejny dzień. Ja sobie tutaj posieję te saplings. Niech to sobie tutaj jakoś ładnie, pięknie rośnie. O Boże, dlaczego teraz strzelam z tego łuku? Jaki bezsens, nie? Dobra, coś takiego. Niech to sobie tutaj rośnie. Coś takiego. No tak parę, żeby to tak w sumie ładnie wyglądało, bo to jest takie bardziej dekoracyjne z tego, co mi się wydaje. Tak. I tak. No i jeszcze jeden się tutaj postawi. Tak. Tak. I tak, dobra. Żeby tutaj cały czas jakieś sobie tam drzewko było, nie? Tutaj mamy ładnie, pięknie wszystko poukładane. Tutaj sobie jeszcze tą trawkę ogarnę. Tutaj, proszę bardzo. Proszę mi to tutaj dać, dobra, saplings. I to tak ładnie, pięknie wygląda. Ogólnie woda już jest wszędzie, także mi się to tutaj strasznie podoba. Co się dzieje z tym wiatrakiem tutaj ze mną? Chyba muszę go wyłączyć, bo się spieprzył. Ej, dlaczego tutaj ta woda przyszła? Fuck, 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 ale bez sens. A nie, bo to przecież pada na dworze, a nie, kurde, wiatrak, to jest z wiatrakiem, tak, to pada na dworze. Woda przyszła, ty, ale bez sens, czyli tej wody jednak jest troszeczkę więcej niż powinno być. Mam nadzieję, że ich mi tutaj nie zaleje, co? Nie, no nie może tutaj mi zaraz, nie może, nie może, nie może, ale to też taka lipa się z tym zrobiła. Chyba tutaj specjalnie... Ale bez sens, ja myślałem, że... A przecież tu jest to wejście, jakie są głupi te. No dobra, więc zrobiłem teraz coś takiego, że już pomału sobie tutaj też kolejne pole ustawiłem. To tutaj zlikwidowałem, ponieważ chcę tutaj sobie zrobić takie fajne przejście. Dzięki któremu będziemy mieli tutaj jakiś fajny dostęp do tej kopalni, a ogólnie tutaj chcę sobie tutaj coś takiego zbudować, że tu będzie, nie wiem, może jakaś przechowywalnia, kurde, jakieś skrzyneczki będą albo coś takiego, że piekarze sobie po prostu stąd będą mieli bliżej brać i tutaj piec od razu, ewentualnie się przeniesie te piece, żeby one były tutaj, a ja sobie tutaj zrobię jakąś wieżyczkę i tak dalej. Także na tym skończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku będziemy właśnie sobie tutaj znowu przemeblowywali i tak dalej, bo już pomału mamy coraz to więcej jedzenia, potrzebujemy tylko 30 na dzień, a możemy sobie tutaj też nieźle poustawiać jakichś strażników. Dobra, także mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. To za łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, go dzięki, cześć!